Moja przygoda z boksem zaczęła się od tego, że mój stryjek trenował boks i postanowiłem również spróbować swoich sił w tym sporcie. Boks jest bardzo sportem indywidualnym, a ja jestem indywidualistą. Nie lubię sportów grupowych, wolę dyscypliny, gdzie całą odpowiedzialność biorę sam za siebie. Staram się dopasowywać tak grafiki pracy, żebym mógł poświęcić czas na treningi i trenować innych oraz siebie. Boks jest dla mnie już, bym powiedział, że nie tylko pasją, ale również stylem życia. Kształtuje charakter, dyscyplinę, punktualność, opanowanie. To cechy, a może nawet zalety, które osiągnąłem przez lata treningów. Sport daje mi siłę, żeby stawiać czoła codziennym wyzwaniom oraz problemom. Motywacja jest przede wszystkim we mnie. Wiadomo, że znam też smak porażki. Ale to dzięki treningom boksu wiem, że można się podnieść nawet po najcięższym nokaucie. W boksie osiągnąłem m.in. mistrza Warszawy, wicemistrza Mazowsza i wiele wygranych turniejów, m.in. Michała Szczepana. Trenerem zostałem dlatego, że dalej chciałem się rozwijać w tej dyscyplinie i już nie chciałem być tylko zawodnikiem, tylko próbować swoich sił w trenerce. Mateusz Groszkowski, zapraszam na treningi boksu do Nasielska, klub Żbik, każda środa i piątek, godzina 19:00.